Paweł Krzemiński, witam Państwa, dzień dobry. Kolejne rozmowy naprawdę. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Małgorzata Sołtyk. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Animatorka Ruchu Czystych Serc, współpracująca z redakcją dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. O nowej ewangelizacji rozmawiać będziemy. Piszesz doktorat z nowej ewangelizacji, konkretnie o Światowych Dniach Młodzieży. No i tutaj wypada zapytać, czym właściwie ta nowa ewangelizacja różni się od ewangelizacji tradycyjnie pojmowanej? Po pierwsze, wydaje mi się, że najważniejsza różnica jest taka, że różni się grupa docelowa, bo w ewangelizacji samej się kieruje Słowo Boże, czy dobrą nowinę do ludzi, którzy o niej nie słyszeli. A nowa ewangelizacja skierowana jest do osób, które są jakby wtórnie zdechrystianizowane, można czyli tak powiedzieć. Owce, które poginęły tak, z domu Izraela. Tak. Czyli jest nowa ewangelizacja prowadzona na przykład w krajach Europy Zachodniej, powiedzmy Francja, zwana pierwszą córą Kościoła, prawda? Gdzie można powiedzieć, że tam jest mały procent ludzi naprawdę wierzących, prawda? Którzy mocno praktykują tą wiarę i są związani z Kościołem, więc właśnie do takich ludzi jest skierowana też w dużej mierze do ludzi młodych, którzy w coraz bardziej świeckim środowisku się coraz bardziej świeckim środowisku się poruszają. Ale oczywiście też jest skierowana jakby na cały świat, tak? To ona ma być nowa przez ten entuzjazm, radość wiary, taką nowość, co właśnie widać szczególnie na Światowych Dniach Młodzieży, gdzie jest taka radość tego odkrycia na nowo miłości Bożej i radości wiary jest właśnie taka, ona sama w sobie jest jakby zaraźliwa, tak? I ona sama w sobie jakby idzie w świat i zwraca uwagę na te treści potem głębsze. Rzeczywiście, no ten zapał był widoczny, przecież w Francji też były Światowe Dni Młodzieży tak. I tam wielkie zgromadzenie. Tak, tak, to były, tam we Francji na przykład pierwszy raz się odbyły tydzień misyjny w diecezjach. I to było nawet na prośbę właśnie kościoła francuskiego, żeby po prostu wszystkie parafie, wszystkie wspólnoty Francji mogły jakoś doświadczyć właśnie tej radości i tej wielkiej, takiej międzynarodowej, jakby światowej wspólnoty Światowych Dni Młodzieży, żeby po prostu wszyscy się zaangażowali, dali coś z siebie, ale także otrzymali. I to pierwszy raz właśnie we Francji miało miejsce i się okazało, że to jest no, świetna inicjatywa. Że ona ma, tak, to działa. Tak, że to działa i że to jest po prostu coś takiego, co ludzi naprawdę mocno dotyka. Tak, wiem, że bracia ze wspólnot neokatechumenalnych też jeździli na te tygodnie misyjne do Australii, kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Sydney, czy teraz ostatnio w Rio de Janeiro. Mhm. Więc to są też piękne świadectwa. Tak, tak. Ja też trochę w związku z moją pracą, z moim doktoratem też szukam właśnie takich świadectw ludzi i zbieram je trochę i rzeczywiście ludzie mówią, że dla nich to było niezwykłe doświadczenie. Nawet nie wiem, czy nie w pierwszej kolejności wymieniają właśnie ten tydzień misyjny, gdzie jest po prostu bezpośrednie spotkanie ze wspólnotą miejscową, prawda? Że oni są gośćmi u gospodarzy tego kraju i nawet nie jest to takie wspólne zebranie, czy taka wspólnota międzynarodowa w czasie tych głównych obchodów, ale właśnie, że najpierw ja jestem gościem u wspólnoty w Brazylii, w Australii. No i to ludzie wtedy na własnej skórze czują, co to znaczy, że Kościół jest naprawdę gromadzi wszystkich ludzi na świecie, prawda? To jest takie doświadczenie dobra. Pomimo tego, że jesteśmy bardzo różni od siebie, to że łączy nas co? No Jezus Chrystus nas łączy, prawda? I że ludzie są życzliwi, pomagają sobie, uczą się właśnie pokazywania swojej wiary na zewnątrz, prawda? Chociażby właśnie w Rio de Janeiro Brazylijczycy byli no, niesamowici. Ich entuzjazm, wiary i taki właśnie tego pokazywania na zewnątrz, jakby oni są takimi jakby ekstrawertykami niesamowitymi, że po prostu oni się nie wstydzą pokazywać tego, że wierzą. Znak krzyża na ulicy, czy jak się przechodzi przed kościołem. U nas tego jest mniej, prawda? Można powiedzieć, że u nas jest bardziej wierzące procentowo, jest więcej ludzi wierzących, ale mało się widzi ludzi żegnających się przed kościołem, przechodząc, prawda? Są to często ludzie starsi, a tam
ludzie młodzi, czasem, co można by było nie pomyśleć, że naprawdę ktoś taki jest osobą wierzącą, czy w ogóle będzie się chciał przyznawać do swojej wiary, żegna się mężczyzna młody, żegna się przechodząc obok kościoła. Potrafią się modlić na ulicach razem, śpiewać, tańczyć. No to właśnie to jest to bogactwo, które chociażby właśnie było w Rio ostatnio, prawda? No właśnie, ten entuzjazm i spontaniczność w wyrażaniu wiary to taka cecha przynależna przede wszystkim ludziom młodym. Czy można zatem postawić taką tezę, że ta nowa ewangelizacja jest skierowana do ludzi, którzy no, zaliczają się do szeroko pojętej młodzieży? Myślę, że tak, dlatego że to już Jan Paweł II powiedział, że właśnie jeżeli ktoś chce inwestować w przyszłość, to inwestuje właśnie w młodzież, prawda? Bo jak teraz się czegoś nauczy młodzieży, coś jej się pokaże, jakoś się ją uformuje, to takie potem będzie społeczeństwo, prawda? Ciężko już zmieniać osoby, które właśnie są jakby zupełnie do końca uformowane, prawda? To jest znacznie trudniejsza praca. A młodzi ludzie wciąż mają taki, wciąż pragną idei, wciąż pragną dobrych wartości, tylko często po prostu trzeba im dać jakiś mały drogowskaz, prawda? Jakąś małą iskrę, zapalić ich. Oni są, właśnie młodzi ludzie jeszcze są, bardzo potrzebują, prawda, odkrycia Pana Boga tak naprawdę, że często żyjąc w środowisku, gdzie nie mogli tego doświadczyć, wystarczy, że to takie jedno wydarzenie, które zmienia całe ich życie. A poza tym też ewangelizując młodzież, czynimy ich misjonarzami, prawda, żeby dalej szli w swoje środowiska i często tam, gdzie czy misjonarze, czy katecheci, czy osoby zajmujące się tym niejako, nie wiem, czy zawodowo, czy jakoś po prostu, jeżeli, tak, ewangelizatorzy, że często nie docierają do środowisk właśnie tam, gdzie młodzież po prostu może dotrzeć. I to jest właśnie, to zresztą papież Franciszek mówił, że główne hasło, prawda, Światowych Dni Młodzieży teraz, bądźcie misjonarzami. I rzeczywiście ludzie, młodzi odkrywają, że ja mam swoje miejsce w Kościele, że ja mam wpływ na to, jaki Kościół jest. To są niby rzeczy proste, dla niektórych rzeczy oczywiste, a dla wielu młodych ludzi to jest jakieś objawienie, prawda, tak, że ja mogę coś tu zrobić. To nie jest Kościół moich rodziców, tak, czy moich dziadków, do którego ja mogę wejść i się podporządkować, tylko że po prostu ja jestem częścią tego kościoła i że ja też mogę mieć wpływ na to, jak ten kościół wygląda, prawda? Jeżeli uważam, że jest w nim za mało radości, za mało jakiegoś takiego entuzjazmu, czy w ogóle, prawda, młodości, świeżości jakiejś, no to ja po prostu siebie daję. Nie mogę wymagać, że ktoś mi to da, tylko po prostu ja wchodzę w ten kościół całym sobą, prawda? I jakby tym, kim ja jestem, taki się też po części kościół staje. Czyli identyfikacja ze wspólnotą. Tak, tak, jak najbardziej, żeby człowiek po prostu nie miał wrażenie, że wchodzi do jakiejś instytucji, prawda? O, instytucja kościoła. No to jest niestety takie rzeczy, które często jakoś się w mediach, prawda, przewijają, że tutaj jest hierarchia, że jest duchowieństwo i że tam gdzieś w kącie kościoła można przyjść i posłuchać, co mi tam ksiądz, co mi nakazał. Starotestamentalna wizja kapłana. Tak, tak, trochę tak jest. No a przecież już, nie wiem, Sobór Watykański II, przecież te, jakby jest, mamy to na piśmie, tak, że jest rola świecki, że jest rola właśnie, że każdy musi się angażować w ten kościół, a pomimo tego wciąż jest to jakieś nowe hasło i właśnie teraz, jak papież Franciszek mówi, papież na was liczy, kościół na was liczy. Takie były słowa właśnie papieża Franciszka i do ludzi to, młodych naprawdę to zaczyna docierać. Papież na nas liczy, papież, który ma przecież cały Watykan, prawda, i w ogóle całą hierarchię kościelną i nagle mówi, że on potrzebuje młodych, prawda, że bez młodych kościół nie ma szansy, jakby, że w ogóle jest bez sensu, jakby, bo ci młodzi wierzący jakby nadają temu sens, tak, że to jest ta wspólnota, że nie jest jakieś hierarchia dla samej hierarchii, tylko po prostu właśnie ludzie młodzi, tak, tworzą ten kościół. A więc ewangelizacja nowa w zapale, ale też i nowa w metodzie. Na czym polega tak. ta metoda? Nowa w metodzie to właśnie używanie telewizji, radia, internetu, tam też właśnie w przestrzeni, która jest jakby najbardziej nośna, tak, używanie nowych technologii. I tu właśnie też jest ukłon w kierunku ludzi młodych, tak, którzy bardziej czasem czują przekaz taki właśnie nowy
nowoczesny, czy kręcenie jakichś filmów takich o treści ewangelizacyjnych. Są takie już przykłady, prawda, które się pojawiają i widać, że mają bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą. Ale to jest, są także wychodzenie na przykład na ulicy z ewangelizacją, które jest jakoś też coraz bardziej się widać wspólnoty, prawda, które wychodzą z ewangelizacją na ulicę. Chociażby właśnie też w czasie Światowych Dni Młodzieży ewangelizacja przez jakieś formy teatralne czy przez taniec. Coraz więcej takich rzeczy się pojawia, właśnie na przykład warsztaty uwielbienia Pana Boga przez taniec. No i to człowiek młody właśnie szczególnie, albo osoba, która jest przyzwyczajona tylko na przykład do, że no to Kościół treści przekazuje tylko w formie kazania, tak, że się siedzi i się słucha, albo w formie listu duszpasterskiego, a że to może być nową, atrakcyjną formę, jakąś wizualną i też przekazywać dobre treści. Czy to można powiedzieć, że bardziej jeśli chodzi o środki wyrazu, a właśnie sama treść tej nowej ewangelizacji? Treść jest ta sama od wieków, prawda? Jest... No ale skoro jest nowa ewangelizacja, to znaczy, że jest potrzeba jakiegoś szczególnego głoszenia. No tak, ale właśnie nowe głoszenie przez formę nową, prawda? Ale treść jakby o tym, że Pan Bóg nas kocha, że Pan Bóg jest prawdą, że nas zbawił, że jakby o godności człowieka, to są te same prawdy od... odkąd, prawda, odkąd przyszedł Pan Bóg do człowieka, prawda, objawił się, powiedział, dekalog jest ten sam, prawda? Można pewne akcenty nowe robić, czy dostosowywać na przykład, nie wiem, jest problem teraz eutanazji, czy in vitro, czy aborcji, to jakby to są, prawda, problemy nowe, to oczywiście też się inaczej odnosi do tego Ewangelię, prawda? W sensie takim, że sięga się do jakichś nowych fragmentów Pisma Świętego, nowe dokumenty wychodzą. W takim sensie jest to nowe, ale jednak jakby podstawa wartości, podstawa dekalogu, podstawa tego, kim jest Pan Bóg i jaka jest relacja człowieka z Bogiem, to się nie zmienia, tylko pewne są nowe po prostu problemy i dlatego trzeba o nich w jakiś nowy sposób mówić, ale podstawa jest ta sama. Czyli nowe gałęzie nauki społecznej Kościoła, rozumiem? Tak, też. Ale tak. Też rozumiem, że to wynika z nowej interpretacji Pisma Świętego. Nie, interpretacja Pisma Świętego jest jakby no jest tradycja, tak, jest magisterium Kościoła, które się nie zmienia. To jest ciągłość pewna. No nie wiem, były jakieś na przykład dogmaty ustanawiane, tak, ale to są rzeczy, które jakby w historii Kościoła jakoś Kościół dochodzi do nich, prawda, ale to nie są jakieś takie rewolucyjne zmiany, że nagle się okazuje, że Matka Boża tam, nie wiem teraz jaki przykład dać, prawda, ale to są rzeczy, które jakoś w przeciągu wieków Kościół w swojej mądrości tak naprawdę odkrywa tą prawdę, bo ona jest tak, prawda objawiona jest tak bogata, że po prostu że jest tak bogata, że ciągle jest nowa w tym sensie takim, że ciągle jest jakąś tajemnicą, no bo Bóg jest tajemnicą, prawda? Więc gdybyśmy mogli powiedzieć, że już wszystko o Bogu wiemy, wszystko jest odkryte, no to tak, no to się nic nie zmienia, ale jeżeli Bóg jest tajemnicą, to no, czymś fascynującym, no to przez całe życie człowiek po prostu dąży do tego, żeby poznać, tak, żeby wiedzieć, kim jest Pan Bóg. W centrum całej nauki wiary stoi kerygmat, czyli dobra nowina o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas grzeszników i zmartwychwstał i daje nam zbawienie. Trudno jest dzisiaj głosić, no to wydaje się oczywistą prawdę. No to jest, tak, to jest trudne, dlatego że ludzie bardzo często uciekają w ogóle od cierpienia, od tego, że jest jakaś ofiara, prawda? A właśnie w tej nowinie o tym, że Chrystus za nas umarł, jest jakaś taka no, wielka właśnie treść niezrozumiała często dla współczesnego człowieka, ale mi się wydaje, że mimo to ludzie ciągle mają jakoś głęboko w sercu zapisaną tą tęsknotę za miłością wielką i mi się wydaje, że pomimo tego, że to jest trudna prawda o tym, że Chrystus za nas umarł, to po pierwsze trzeba jakby powiedzieć, że to było z miłości, prawda? Że to nie było, że to nie było zwycięstwo zła, zwycięstwo śmierci, tylko właśnie przez tę ofiarę Pewien etap. Tak, że to był pewien etap, który trzeba przejść, ale rzeczywiście to jest bardzo trudne, no bo właśnie chociażby eutanazja, prawda, gdzie ludzie po prostu pojawia się cierpienie i nie potrafią sobie z tym poradzić.
ale mi się wydaje, że o tym też coraz bardziej się zaczyna mówić. Właśnie w sytuacji takiej, kiedy się pojawia ten problem eutanazji, to też Kościół jakoś coraz bardziej na to zwraca uwagę, prawda? Jest świadectwo wspaniałe Jana Pawła II, prawda? Który, no bardzo znany już, który po prostu to swoje cierpienie w sposób, można powiedzieć, wspaniały przeżył, tak? Jeżeli w ogóle można tak... Wytrwał do końca. Tak, tak, że wytrwał do końca i... Mi się wydaje, że to było, no, że to było niezwykłe i bardzo wielu ludzi poruszyło. Z tym, że wiadomo, że wielu ludzi jakoś tak odpycha od siebie, prawda? Jest bardzo dużo rzeczy, które w ogóle nas, nawet wierzących, prawda, odciągają od tego tematu cierpienia, śmierci, czy jakiegoś umartwienia nawet, prawda, czy postu. Przecież nie, takie rzeczy właśnie jak post, czy jakaś asceza, też są, można powiedzieć, tematami niemodnymi. Chociaż ostatnio przecież papież Franciszek prosił o to, żeby był post, żeby wierni podjęli post w intencji pokoju, prawda? Więc to też są nowe inicjatywy, do których się wraca, prawda? Czy też rozmawiając chociażby z moimi znajomymi, słyszę, że na przykład poszczą w piątek, czy podejmują krucjatę, że nie będą pili alkoholu, prawda? W intencji kogoś. Czy różne takie coraz bardziej, można powiedzieć, radykalne postanowienia, podejmowanie postu w czasie Wielkiego Postu, prawda? I to nie na zasadzie, że nie będę jeść cukierków, tylko na przykład o chlebie i wodzie, prawda? Albo że głębsze rozumienie takie, że na przykład odstawiam komputer, tak, na 40 dni, albo różne takie rzeczy, że ludzie zaczynają naprawdę się zastanawiać nad tym, co ich zniewala i na czym polega tak naprawdę właśnie to wyrzeczenie dla nich. Czy jeżeli ja już mam jakieś nawyki i właśnie tu komputer, tutaj nie wiem, telewizja, gazetki, coś tam, że człowiek po prostu sobie stwarza taki wygodne życie, wygodny świat i w pewnym momencie dopiero przychodzi refleksja, że to, czy to nie są właśnie takie bożki moje, prawda? Więc wtedy człowiek jakby, i mam taki przykład znajomych właśnie, którzy podejmują właśnie, że rezygnują z różnych rzeczy. I to jest też cierpienie jakieś nawet w młodym życiu, prawda? Można powiedzieć, ta asceza jakoś, tak, żeby odseparować te rzeczy, które są jakieś takie takim konsumpcjonizmem za bardzo rozdmuchanym, to też jest jakieś podejmowanie właśnie ascezy. Czy w ogóle, nie wiem, kwestia przeżywania chorób, prawda? Że ludzie też myślą o tym, że można to cierpienie ofiarować za kogoś, że można swoją chorobę też przeżywać z Panem Bogiem, że ona może być jakimś przybliżeniem, bo wtedy człowiek ma jakby taki jaśniejszy ogląd, że ja jako człowiek, prawda, jaką mam rolę w życiu i jak ta droga ma wyglądać do zbawienia, prawda, że ja nie tworzę sobie nieba tu na ziemi, tylko że tam ma być niebo, prawda, więc tutaj musi być jednak ten element cierpienia. Czy biorąc pod uwagę to, że właściwie praktycznie każdy z nas jest podatny na różnego rodzaju zniewolenia czy pokusy tego świata, to można postawić taką tezę, że nowa ewangelizacja dotyczy właśnie każdego człowieka, który przyznaje się do Chrystusa? Oczywiście, tak, tak, tak. Bo papież Benedykt tak powiedział, że kryzys wiary, kryzys w ogóle w Europie, jaki panuje, jest właśnie kryzysem wiary. No ale żeby, co zrobić, żeby... No, mówił o tych letnich katolikach, którzy tak, są największym zagrożeniem dla Kościoła. Tak, tak. I tak naprawdę, no można powiedzieć, że każdy z nas jest takim właśnie takim nie do końca gorliwym katolikiem, prawda? Że gdzieś tam ta letniość się pojawia. I tak naprawdę, żeby obudzić tą wiarę i w ogóle ewangelizować, i w ogóle podjąć temat samemu, żeby iść do ludzi i ewangelizować, to najpierw trzeba siebie przemienić, prawda? Najpierw trzeba swoją wiarę ożywić, żeby zapalić jakby swoje serce właśnie tym płomieniem wiary i dopiero można iść do ludzi. Wtedy dopiero to ma sens. I nie można zacząć od zmieniania, bo to łatwo tak powiedzieć, no ty potrzebujesz takiej przemiany, ty takiej, u ciebie to jest złe, prawda? A ja jestem nie idealny. Nie sądź się, a nie będziesz tak, się sądzenia. Tak, dokładnie. Więc to po prostu najpierw trzeba od siebie zacząć i już tutaj, jak zaczniemy siebie przemieniać, to jakby samoistnie staniemy się, nasze życie stanie się świadectwem, prawda? Bo ludzie zaczną widzieć, że coś, tu nad czymś pracujemy, że zaczną widzieć, że jakoś żyjemy z Panem Bogiem, prawda? I w sumie też właśnie to jest nowa ewangelizacja, że nie, to nie jest
pisanie nowych kazań, tylko po pierwsze jest to świadectwo życia i takie ciągłe nawracanie się każdego dnia i czasem jest to taka wielki wysiłek, wielka praca, prawie niezauważalna na zewnątrz. I to też się pojawiło w bardzo wielu świadectwach ludzi, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży. Ta świadomość tego, że ja po pierwsze, jak mam być misjonarzem, to nie jest, że jadę do Afryki, do Ameryki Południowej od razu, prawda, do plemion, które potrzebują tam ewangelizacji, tylko to jest to, że ja będąc, nie wiem, studentem, uczniem, pracując, czasem moje życie wydaje mi się jakoś mało barwne, nie ma w tym jakichś takich emocji właśnie związanych, nie wiem, z misjami, prawda, tylko że w szkole przykładam się do tego, jakie mam obowiązki, jestem życzliwy dla swoich najbliższych, okazuję miłość bliźniemu, każdemu, prawda, osobom, które lubię, które nie lubię, pracuję nad sobą i to już jest jakby, to jest taki początek ewangelizowania, prawda, od takiego swojego własnego podwórka, można powiedzieć. Czego życzę Tobie, sobie i wszystkim naszym widzom. Gorliwości i świadectwa życia chrześcijańskiego. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Państwa i moim gościem dzisiaj w Rozmowach Naprawdę była Małgorzata Sołtyk, animatorka Ruchu Czystych Serc, związana z redakcją dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Państwu również dziękuję, kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, do zobaczenia.